Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Fiatem Pandą drugiej generacji i na początek tradycyjnie kilka ważnych dat. Samochód zadebiutował w Genewie w 2003 roku. Pierwotnie miał nazywać się Gingo, ale z racji tego, że nazwa była podobna do Twingo, Fiat zdecydował się zmienić nazwę na Panda 2. W 2004 roku samochód dostał nagrodę Car of the Year. No i w 2006 samochód przeszedł drobny lifting. Samochód był produkowany w fabryce w Tychach w Polsce. W roku 2012 samochód przeszedł drugi facelifting. Tutaj zmiany są bardziej widoczne. Można m.in. samochód rozpoznać po zakrytej atrapie chłodnicy oraz po nowych lusterkach bocznych. I od tego czasu samochód był produkowany do roku 2012. Na początek silniki benzynowe. Podstawowy silnik to jednostka 1.1 Fire, 54 konie mechaniczne, 15 sekund do setki, także gdzieś tam po mieście spokojna jazda jak najbardziej. W trasie tej mocy troszeczkę może brakować. Jakie usterki w tym silniku spotkacie? Między innymi wycieki, no i awarie alternatora. To są takie główne usterki tego silnika. Jednostka, która według mnie będzie lepszym wyborem, to jednostka 1.2, również Fire, od 60 do 69 koni mechanicznych. Samochód przyspiesza do 100 w zależności od mocy od 13,2 do 14 sekund do setki. W przypadku wersji z napędem 4x4 jest to nawet do 20 sekund do 100, więc już dość wolno. Tu w tym silniku głównie psują się cewki, poza tym to jednostka dość trwała, warta polecenia. Dostępny jest też silnik 1.4 Fire o mocy 100 koni w wersji 100 HP, taka jakby lekko usportowiana. W tym przypadku osiągi to 9,5 sekundy do setki, więc całkiem nieźle jak na takie małe autko. Przypomnijmy, że jest to segment B. Silnik jest dość trwały, ale niestety z czasem może zużywać nadmierne ilości oleju silnikowego. Jeżeli chodzi o diesle, to macie właściwie do wyboru jeden silnik, 1.3 Multijet o mocy 69 lub 75 koni mechanicznych. Samochód przyspiesza do 100 w 13 sekund, więc tragedii jakiejś wielkiej nie ma, jakoś tam się zbiera. No w przypadku auta z napędem 4x4 w skrajnych przypadkach jest to nawet do 19 sekund, więc tam już jest zdecydowanie za słabo. W wersji z napędem naprzód troszkę lepiej, tak jak mówię, 13 sekund, więc w miarę znośnie. Niestety diesla nie polecam ze względu na nadmierne zużycie oleju silnikowego, rozciągający się łańcuch rozrządu, filtr DPF, który średnio nadaje się do eksploatacji w mieście. No i koszty serwisu, ogólnie sprzętu, w przypadku takich małych silniczków dość mocno mogą być nieopłacalne w porównaniu do wartości auta, więc to sobie przemyślcie. Lepiej według mnie wziąć silnik 1.2 benzynowy. Jeżeli chodzi o inne usterki, to pamiętajcie o wyciekach oleju z układu napędowego, o zużywających się elementach zawieszenia, przede wszystkim przednie wahacze. No i oczywiście warto wspomnieć o pękających tylnych sprężynach, a także o zużywających się drążkach kierowniczych i łącznikach stabilizatora. Na szczęście te elementy są dość tanie. Trzeba wspomnieć też o przepalającym się module elektrycznego wspomagania układu kierowniczego, ale oczywiście nie wszystkie auta mają wspomaganie. Przepalający się rezystor dmuchawy to kolejny problem, ale to też nie jest droga usterka. Jeszcze wracając do zawieszenia, spotykane są przypadki zużywania się poduszek przednich kolumn MacPhersona, no i oczywiście wycieków z amortyzatorów. Wiadomo, auto ma swoje lata, też te elementy nie są jakiejś może wybitnej jakości. Fiat też musi na czymś oszczędzić, żeby auto sprzedać, więc trzeba z czasem to wymienić, ale tak jak mówię, w Fiacie wszystko jest dość tanie, więc za dość przyzwoite pieniądze to wymienicie. Z innych przypadłości tego modelu warto wspomnieć o płowiejącym lakierze. Coraz częściej zdarzają się też auta, które korodują. Korozja pojawia się przede wszystkim na klapie bagażnika, na progach, a także na elementach podwozia. Nadal da się znaleźć egzemplarze całkiem przyzwoicie zachowane, więc to jest możliwe, oczywiście będzie drożej. Spotykane są też przypadki powycieranych foteli, rys na plastikach we wnętrzu, no bo jak wiadomo, te elementy są wykonane z dość takich, no powiedzmy, tańszych materiałów, jak to w Fiacie, i stąd takie różne drobne niedoskonałości. Zdarzają się też przypadki matowiejących reflektorów,
Odradzam też zakup egzemplarzy ze skrzynią Dualtronic, ze zautomatyzowaną skrzynią, tak naprawdę, bo nie jest to klasyczny automat, a skrzynia zautomatyzowana. W tym przypadku występuje ten sam problem, który w większości aut małych występuje, czyli problem ze znalezieniem fachowca, który to naprawi, no i oczywiście wysokie koszty, jak na auto za tak niskie pieniądze, więc z tym trzeba się liczyć, jeżeli kupujecie auto z automatem, takie małe, to zawsze te koszty wymiany, naprawy takiego automatu, właściwie bardziej skrzyni zautomatyzowanej, będą naprawdę wysokie w stosunku do auta, do wartości auta. W tym odcinku to już wszystko. Ja zachęcam Was oczywiście do łapkowania, do zostawiania komentarzy. Jeżeli tego nie zrobiliście, subskrybujcie. No i oczywiście, jeżeli mieliście takie auto, macie, Wasza ciotka, wujek, stryjek, brat, który jeździł takim autem, rozwoził pizzę na przykład, miał, no to warto podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na pewno kolejni użytkownicy skorzystają, poczytają, no i będą dzięki temu bogatsi o tą wiedzę i no będą wiedzieli, czego się spodziewać podczas eksploatacji tego wozu. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już wkrótce. Cześć!